Cześć, jestem Klawia No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i wybierz wszystkie poprawne do kończenia zdania. Wykonano następujące doświadczenie. Balon potarto suchą gazetą, w wyniku czego gazeta naelektryzowała się dodatnio. I teraz stop. Analizujemy. W wyniku czego gazeta naelektryzowała się dodatnio, to jak gazeta naelektryzowała się dodatnio, to oddała elektrony, bo jej ładunek został dodatni. No to wiadomo, musiała oddać elektrony, które z gazety powędrowały nam na balon. I to balon naelektryzował nam się ujemnie. Czytamy dalej. Naelektryzowaną częścią balonu dotknięto kulki rozładowanego elektroskopu, w wyniku czego listki elektroskopu wychyliły się. Już wiemy, że balon był naładowany ujemnie. Więc gdy kulki rozładowanego elektroskopu, czyli on miał normalnie, tak, nie był naładowany, w wyniku czego listki elektroskopu wychyliły się. I na elektroskopie teraz mamy ładunek ujemny. W drugiej części doświadczenia potarto kawałkiem wełnianej tkaniny rurkę PCV, w wyniku czego rurka naelektryzowała się ujemnie. Znów analizujemy. To znaczy że wełniana tkanina na, naelektryzowała nam się dodatnio, czyli oddała swoje elektrony. A przypominam, że to elektrony są na powłokach elektronowej, więc to one wędrują. Więc one sobie tutaj powędrują z wełnianej tkaniny na rurkę PCV. Wełniana tkanina stanie się dodatnia, bo oddała elektrony. A rurka PCV je przyjęła i stała się ujemna. Dalej. Na końcu na elektryzowaną częścią rurki, a rurką mamy dotkniętą ujemnie. Dotknięto innego rozładowanego elektroskopu, w wyniku czego listki elektroskopu wychyliły się. I teraz na podstawie opisu doświadczenia można stwierdzić, że a. Oba elektroskopy Naelektryzowano dodatnie. No nie. B. Oba elektroskopy naelektryzowano ujemnie. Tak. Oba elektroskopy pozostały elektrycznie obojętne, no nie, bo się nam listki wychyliły. D. Elektroskopy naelektryzowano ładunkami przeciwnych znaków. No nie. E. Wełna i papier naelektryzowały się dodatnio. Tak. F. Wełna i papier naelektryzowały się ładunkami przeciwnych znaków. I to jest nieprawda. Czyli podsumowując, poprawnymi odpowiedziami będą B i E. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.